Przed Wami kompletny poradnik na temat krewetki Red Cherry, czyli chyba najpopularniejszego gatunku krewetki akwariowej w Polsce. Zapraszam. Neocardina Davidii Red Cherry dorasta zazwyczaj tylko do 3,5 cm długości. W odpowiednich warunkach dożywa zazwyczaj 2 lat. Jest to krewetka bardzo, ale to bardzo popularna wśród akwarystów ze względu na swój czerwony kolor oraz łatwość w hodowli. Dymorfizm płciowy tego gatunku jest dosyć widoczny. Samica jest większa od samca i bardziej wybarwiona. Posiada również tak zwane siodełko, w którym trzyma jajeczko. Dodatkowo samica posiada wypukły odwłok, gdzie u samców jest on płaski. Krewetka ta z rodzaju Neocardina pochodzi z południowo-wschodniej Azji. Hodowcy stworzyli wiele wariantów barwnych, w tym omawianą dzisiaj Red Cherry, która pochodzi od krewetki zielonej i brązowej, które posiadały czerwone kropki na ciele. Jako ciekawostkę można dodać, iż w naturze zamieszkuje ona również teren dzisiejszej Polski, a dokładnie kanał odprowadzający podgrzaną wodę z elektrowni Dolna Odra koło Gryfina w województwie zachodniopomorskim. Red Cherry jest stworzeniem z tak zwanej ekipy sprzątającej w naszym akwarium. Odżywiają się głównie glonami oraz resztkami pokarmów, które znajdą w podłożu, na korzeniach czy skałach. Mimo wszystko powinno je się dokarmiać specjalistycznym pokarmem dla krewetek w tabletkach, pałeczkach lub granulacie. Nie pogardzą również owocami, warzywami typu broku, marchewka, ogórek czy szpinak, a także liśćmi dębu, olchy czy pokrzywy. Oczywiście przed podaniem krewetkom liści, warzyw czy owoców należy je wcześniej odpowiednio przygotować, czyli zazwyczaj ugotować lub sparzyć w zależności od danego typu. Red Cherry to krewetka bardzo łagodna, o pokojowym nastawieniu do współtowarzyszy oraz innych mieszkańców akwarium. Jest stworzeniem stadnym, dlatego zaleca się trzymanie w zbiorniku minimum 6 osobników. Wówczas zobaczymy u nich więcej naturalnych zachowań. Skorupiaki te są bardzo odporne, a ich hodowla nie należy do najtrudniejszych. Należy jednak pamiętać, iż jest to gatunek wrażliwy na obecność związków azotu oraz miedzi. Dlatego woda w akwarium powinna być regularnie raz w tygodniu podmieniana. Jeśli chcemy trzymać te krewetki z rybami, to musimy dobrać odpowiednio niewielkie ryby, by krewetki nie posłużyły im za pokarm. W akwarium dla tych krewetek powinny znaleźć się liczne kryjówki, np. korzenie, kamienie, czy skorupy kokosa, czy rurki, bambusa. Poza tym zbiornik powinien być obsadzony roślinami. Idealnym podłożem dla krewetek jest drobny piasek lub żwirek. Woda dla Red Cherry powinna być od miękkiej do nawet bardzo twardej, o temperaturze od 20 do 29 stopni Celsjusza, a pH powinno wynosić od 6 do 8. Jak już wcześniej wspomniałem, woda powinna być regularnie podmieniana. Regularna jej podmiana sprzyja zdrowiu naszych krewetek. Krewetki te są dość wytrzymałe, jeśli chodzi o temperatury, gdyż potrafią spowolnić swój metabolizm w niskich temperaturach, np. podczas transportu. Jednak wiele źródeł podaje, że w temperaturze poniżej 20 stopni Celsjusza nie są chętne do rozmnażania się.
Należy tutaj koniecznie wspomnieć, że krewetki przechodzą wylinkę, czyli proces zrzucania pancerza. Po tym procesie przez 2-3 dni ukrywają się i czekają, aż ich nowy pancerz stwardnieje. Woda bardzo miękka i kwaśna nie sprzyja temu procesowi. Rozmnażanie Red Cherry jest dosyć łatwe i nie powinno sprawić większego problemu akwarystom. Dojrzałość płciową osiągają w wieku 3-4 miesięcy. Samiec wyczuwa płodną samicę, za którą pływa, by później ją dosiąść. Samica po akcie przenosi jajeczka z siodełka pod odwłok, gdzie je nosi przez 3-4 tygodnie, regularnie natleniając poprzez ich mieszanie odnóżami. Po tym czasie samica rodzi już w pełni rozwinięte krewetki. Młode osobniki nie są wybarwione i z reguły nie przekraczają 2 mm długości. W akwarium towarzyskim młodym krewetkom należy zapewnić sporą ilość kryjówek. Dobrze sprawdzi się również mech jawański, który jest bardzo kojarzony z krewetkami przez akwarystów. Krewetka Red Cherry jest stworzeniem niezwykle pożytecznym, a zarazem atrakcyjnym ze względu na swoje ubarwienia. Pomoże w akwarium ograniczyć glony oraz pozbędzie się resztek pokarmów. Jest niezwykle wytrzymała i bardzo łatwo się rozmnaża. Polecam ją nawet początkującym akwarystom. Jeśli chcecie ją trzymać z rybami, które nie zrobią jej krzywdy, to zapraszam do opisu tego filmu. Tam wrzucę link do idealnego towarzysza dla Red Cherry. Mam nadzieję, że materiał Ci się podobał i teraz posiadasz wystarczającą wiedzę, by hodować w swym akwarium krewetki Red Cherry. Nie zapomnij dać kciuka w górę, by ten poradnik popłynął w świat. Subskrybuj, by być na bieżąco. Do zobaczenia. Cześć.